Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Piast Gliwice zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Piast Gliwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Poprzeczka! Nie ma gola, proszę Państwa. Piłka wyszła poza pole gry. Ależ teraz przymierzył z tego wolnego. Naprawdę mało zabrakło. Drużyna Rakowa ma dzisiaj nadzieję na lepszy rezultat niż w ostatnim meczu, który ekipa z Częstochowy zremisowała z Lechem Poznań. Jak myślisz, Jacku, jak pójdzie im dzisiaj? W tamtym meczu wyjazdowym oba zespoły tak się zaszachowały, że padł wynik bezbramkowy. Jeśli czegoś tam zabrakło, to lepszej skuteczności. Myślę, że dziś możemy jednak liczyć na... Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja! No coś wspaniałego! Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Spójrzmy, co zrobi Raków, są na połowie rywala. I co teraz? Wspaniała interwencja! To powinna być bramka! Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. I ładnie mija teraz rywala. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Jakub Czerwiński. Co teraz zrobi Chrapek? I Jorge Felix przy piłce. Szansa! Bardzo dobrze teraz to broni. I mamy próbę z dystansu. No cóż, zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć, Tomek? Blisko nie było, tak to ujmę. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Raków Częstochowa teraz napiera. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale on ma wyczucie czasu i przestrzeni. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. I w drużynie Piasta wchodzi rezerwowy. Dwa do zera, gramy dalej. Chrapek. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej.
Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Mocne wejście, ale czyste. Próbuje teraz szczęścia. Strzał zablokowany przez Czerwińskiego. Uwaga, mocny strzał. Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki. Ależ to wyszło. A więc mamy 3 do 0. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Kovačević. Adnan Kovačević. Tudor. Złe było to podanie. Krapek. Damian Kondzior. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Wrzutka w szesnastkę. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. A teraz Jorge Felix. Brawo! Fenomenalna interwencja! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. No i po ataku zagrożenie minęło. Decyzja sędziego. Od rzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Niezły rzut wolny, ale lepsza interwencja bramkarza. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Rzut wolny dla Rakowa. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Tudor. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym występie indywidualnym. Na pewno satysfakcję daje bramka i dołożenie jakże ważnej cegiełki do wygranej zespołu. Zasłużone brawo.